Matka. Jesteśmy na dole. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Czarno-Biały Urbex. Dziś zwiedzimy sobie fabrykę papieru i celulozy w Malczycach, wybudowaną w 1911 roku. Mamy tu jeden z potężniejszych budynków, a my zaczniemy od tamtej strony. Przejdziemy sobie przez całą długość hali i skończymy sobie tam u góry. Wchodzimy do budyneczku. Będzie tu jakieś przejście. Ty, ale to wygląda w ogóle. Nieźle. Fajne schody. Jak to są zapewne jakieś zbiorniki na wodę czy na co. O, ta gałązka trochę utrudnia. Ale zlecieć tam nie polecam. Tu zapewne szła, tak można powiedzieć, że produkcja celulozy. Ło. I zapewne tutaj mogło iść od góry na sam dół. A to na zasadzie chodziwa? Nie mam pojęcia. Ale tutaj powiem, fajna miejscuwa. No. Patrzcie, to jakby jakieś baniaki, sypy były. A tu takie, można powiedzieć, tunele, powiedzmy, nie wiem, czy na tą ciecz tak sobie płynęła. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Leda wyłączę na razie. Jak mi nie spadnie, to będzie fajnie. Tak daleko. Tak nisko, a tak daleko. Mam nadzieję, że tu nie utknę. Patrzcie na te zbiorniki. Chciało coś stać. Tu powiedzmy maszyna napędzająca. I tutaj także musiało coś stać. Ale zbiornik potężny. I pomyślcie sobie, że na przykład jak macie tutaj taką kreskę poniżej tego tynku, to tyle mogło być wody. A jeszcze nie wiadomo, ile jest pod spodem. Będzie trochę wspinaczek, jak widzę. A tutaj dalej szła produkcja. Nawet mamy u góry sypy. Wszystko się zsypywało na dół. Tak szła produkcja. Mamy właśnie ten drugi, młodszy budynek. Tu jesteśmy w tym starszym. Tak jak mówiłem, w 1911 roku powstał. Czyli ma już na ten moment 111 lat. Nieźle. Normalnie prawie jak zabytek. A tu mamy drugie schody. Ciekawe. Tu zapewne hala produkcyjna. I komin. A tutaj chyba się zejdzie. Albo i nie. Raczej nie. Ale macie tutaj też taką główną halę i ona się składała na parę różnych hal. Macie fajną drabinkę do góry, na dach.
Myślę, że wyjdziemy. Ale póki co zwiedzę te niebezpieczne pomieszczenia. Syp. Tylko co oni tu na przykład musieli sypywać, transportować do góry, żeby coś sypywać, żeby szło na dół. Ciekawe, co nie? Wszystko na takich prętach. Wow. Tutaj nieźle to wygląda. Patrzcie na to. Jak jakiś zbiornik. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery baniaki i dwa zbiorniki. Tak to właśnie wyglądała tu produkcja. Wow. Tu macie właśnie jakieś odpływy są porobione. Patrzcie, mega widok. Wow. Myślę, że stamtąd puścimy drona. Wow. I te płytki mogły być kwasoodporne, chociaż nie musiały. Zależy, co tutaj się odprawiało. Tak samo tutaj mamy. Tu już na 100% są kwasoodporne. Tam sobie zajdziemy. Jeszcze po drodze. Co, pora na troszkę wspinaczki. Tylko ta drabinka jest tak dziwnie usytuowana. Na przykład na prawą rękę macie po prawej stronie drabinkę i po lewej stronie. Tylko czego ja tu się mam złapać, żeby wyjść? Bo nic nie widzę. Ło. Tego pręta. Macie tu jakiś zbiornik, zapewne należący do tej fabryki, i obok leci Odra. Materiały były transportowane drogą wodną, czyli przez tą Odrę, oraz koleją. Troszkę metrów jest do góry. Tam nawet widać też takie zbiorniki, tak jak tutaj na dole. Czyli mamy jedną halę produkcyjną oraz drugą. Jesteśmy na końcowej hali produkcji celulozy. I tak, w czasie gdy powstała ta fabryka, produkowali tu celulozę z drewna. I po latach 30. zaczęto produkcję właśnie celulozy ze słomy. Taka mała ciekawostka. Pod takimi niezłymi betonowym stropem lepiej nie przebywać. Wszystko wisi jedynie na zbrojeniach. Więc że to jeszcze wisi, to cud. Ale popatrzcie sobie, jakie to w ogóle potężne pomieszczenie. Z jednej strony, powiedzmy, szła jakaś tam produkcja i z drugiej strony nieźle. Wow. Byliśmy, gdzie my byliśmy? Tam u góry. Tam mamy schody
ale sobie na razie odpuścimy. Zajrzymy do tych zbiorników. Pójdziemy tam na halę zobaczyć dalszą. Wrócimy się właśnie na schody. I zobaczymy, jak to będzie. O! Ale tędy nie dojdę na te zbiorniki. Chyba że tamtym oknem. O! Tutaj widzę jakieś. To kawałek wspinaczki nas czeka. Wow. Żeby wejść, trzeba się tym razem spiąć. Wow. Oh la la. Hopsasa. Jesteśmy tutaj. Na kwasoodpornych zbiornikach. Jest tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 zbiorników o różnej wielkości. To tak jakby przebywała tu filtracja, to tak wygląda. I to wygląda tak. Tu macie na 100% płytki kwasoodporne. To wszystko szło tam. Tu nie wiem jakoś się, czy to zalewało. I takie fajne macie łuki. Możliwe, że na przykład z tej hali szło tu i tam się zlewało. Albo jakieś, powiedzmy, odpady. Nie mam pojęcia. Ścieki jakieś. Chciałem zobaczyć tam. No teraz taka, można powiedzieć, przyzwyczajka do takich przejść. O, i tu mamy tak jakby spiętrzenie tego. Ciekawe. Tak samo tu. Ciekawe, ciekawe. Albo stąd i się przelewało tutaj, szło. Nie mam pojęcia, powiem szczerze, ale bardzo ciekawe miejsce. Dobra, lecimy na dalszą część hali. Patrzcie, to jakby szambo. No teraz to tak wygląda. Fajny, tu też tak jakby spływ był. Dołem spływało i górą. Ciekawe. I wszystko szło tutaj. Jesteśmy coraz bliżej komina. Na komin drabinka jest, ale powyżej tego okrągłego czegoś i za bardzo nie ma jak tam się dostać. Ale obczaić warto, myślę. Bo jesteśmy na końcu tej hali, tylko że z tej strony. Bezpośrednio przy kominie. A komin widzę, że się łączy z dachem trochę. Więc ciekawie. Moim celem będzie właśnie dotrzeć tutaj na dach. Zobaczyć to od góry, jak to wygląda. Macie niezły kominek. Ha! Mamy tutaj drabinkę. Nawet nie wiedziałem.
Tylko, że... Tak, już wiem, o co chodzi. Tu się wspinało i tam macie taki pręt wystający i tam następny, co nie? I to się po prostu, tam była taka platforma, gdzie można było zapewne wejść do tego pięknego, okrągłego. A teraz nie ma możliwości. Stojąc koło komina, zauważyłem, nie wiem, czy to będzie oryginalne, restauracja pod jedynką. Ciekawe, że tutaj mogła być restauracja. Albo to ktoś sobie namalował, albo jeszcze inna opcja jest. Bo tutaj, w tej fabryce, kręcili, nie wiem, czy to był film, czy serial jakiś wojenny chyba. Tylko, że nie wiem, co to za film ogólnie. Ale ogólnie ta fabryka służyła jako plan do zdjęć filmowych. I więc może być tak, że ten napis pochodzi z tego planu. To widać, tak jakby mogła być tutaj kotłownia. Ale mogę się mylić. Też takie sypy, jak na dach Krzystkowice. Ciekawe są te zbiorniki w ogóle. By się tutaj wchodziło. Tutaj jest pająk. Pajęczyna znaczy się. I tutaj taki dziwny zbiornik w ogóle jest. Ciekawo na co. Jeszcze z wejściem. Jesteśmy na tych schodach. Tutaj zapewne było takie, można powiedzieć, główne wejście do fabryki. Wchodzimy na górę. Tam była jedna hala produkcyjna. I tu zapewne była druga hala produkcyjna. A tutaj jest dalej wejście z schodami. I tutaj macie właśnie tak jakby wszystko z górki szło. Ciekawe. Też tu mogły być takie murki, tak jak tam. Ale już ich praktycznie nie widać. Ale wszystko widać, że jest porozwalane. Te schody jakby nie były. Tutaj widać szła barierka. Jakby nie były betonowe, to możliwe, że raczej ich by już nie było. Macie nawet takie zejście na dach. Fajne. Fajnie Odrę widać. Mam nadzieję, że nie będzie padać przed puszczaniem drona. Po wojnie produkowano tutaj tekturę przemysłową. Tuleje papierowe i sznur papierowy. Więc fabryka działała prężnie. I w szczytowym momencie zatrudniała fabryka tutaj 600 osób, więc sporo. A tutaj są właśnie te zbiorniki drugie, podobne co były hale obok. Nieźle to wygląda w ogóle. Popatrzcie sobie sami. Nieźle, nieźle. Pamiętaj o BHP i PPOŚ. Czyli zasady BHP. Tu mamy potężne sypy. Ciekawe, że tyle tej kredy jest. Ale zobaczcie sami, niezłe te sypy. A tam są schodki na górę. Więc zostaje nam wspinaczka. Tutaj drugi potężny syp.
Widać to już na zbrojeniach. Wow. Będzie troszkę niebezpiecznie. No ale co, czas zacząć wspinaczkę. Wszystko co tu leży to gruz ze stropu zapewne. Pierwsza platforma z sypu potężnego. A tam ciut wyżej, tak jakby dwa piętra wyżej, znajduje się druga. Zobaczcie sobie, można by tu kręcić filma normalnie. Póki jeszcze to stoi. A ponoć cały ten budynek, nie wiem w którym roku, w czasach PRL-u, próbowano wyburzyć ładunkami chyba wybuchowymi, ale się nie udało. Więc zobaczcie, jakie to potężne mury muszą być. Tutaj będziemy mieli wyjście na dach. Może i skorzystamy. Albo i skorzystamy z tamtych. Zobaczymy. Nie będę tak szedł tą stroną, żeby dla bezpieczeństwa po prostu. Są następne pomieszczenia fabryki. Wow. Pręty niezłe. Patrzcie, jakie sypy. Jeden i drugi. Stu. I tam trzeci. Ogólnie trzy sypy są. I patrzcie, wszystko musiało iść jakby od góry i na dół. Niebezpieczeństwa na każdym kroku. Wow. Jeden syp, drugi syp. Lepiej nie podchodzić zbyt blisko dla własnego bezpieczeństwa. Trochę wieje. Tutaj tak dziwnie jest niżej. Niższy budynek. Wow. Taka fabryka do pochodzenia sobie jest niezła. I tu mamy schodki na szczyt. Kręta ta droga, kręta. Ale cóż, wchodząc powiem, że po II wojnie światowej część maszyn, wyposażenia ogólnie zabrano na granicę wschodnią. Ale jak to my, Polacy, w 1948 roku uruchomiliśmy tą fabrykę. I ot taka historia. Niezłe tam te budynki w ogóle z tymi kominami. Tam wszystko się ciągnie. I co my tu będziemy mieli? Trochę ciemkawo, a to 5 sekund. W ogóle macie jakieś zdobienia na tym. Ło! O kurka. Nie, to nawet. Nie wiem, czy to tak kamera oddaje, ale jakbyście nawet
tu sobie wlecieli, czy tam ześlizgli się, to i tak lecicie na dół. Tak samo tu. Zapewne to są barierka do chodzenia. Tam macie nawet jeszcze deski się ustały. Więc można było tak dookoła sobie przechodzić. No niestety spóźniliśmy się. I to zapewne dużo lat. Powiem szczerze, że niezła zajawka byłaby dotrzeć tam na róg. I tam nawet widać drabinkę do góry, czyli na dach. Czyli wejście na daszek jest. Tak samo zapewne tu można było wejść na dach. Teraz tu sobie wejdę. Zobaczymy, jak to stąd wygląda. Ale silosy potężne. I patrzcie, zapewne tą górą wsypywali jakiś składnik i się wsypywało wszystko na dół. Teraz tego nie powtarzajcie. I zapewne tutaj można było normalnie, legalnie wejść. Wygląda jak drabinka, choć nią nie jest. Zapewne stąd się szło tam dookoła. Nieźle, nieźle. Ale ten, widać, budynek się odkleja nieźle. Tak jakby były łączone osobno. I tutaj też były platformy dookoła. Powiem szczerze, że tu już prędzej byście sobie przeszli dookoła. Ale ja sobie odpuszczam. Więc jesteśmy na największym punkcie tego dnia. I taki widoczek. A tam kominy. I ślęża. Po niepewnym gruncie stąpam teraz. A można obczaić tylko na szybkiego od góry. Tu mamy takie coś. Z drugiej strony już zakryte. Jeszcze jedna ciekawostka z tym budynkiem. Ponoć, nie wiem, czy to artyleria strzelała. Widać ślady po strzałach, ale nie wiadomo, z której strony w ogóle to się znajduje. Tylko tak informacyjnie. O, jak ja lubię dachy. Aha. Podejdziemy sobie do największej atrakcji. Mamy fajne w ogóle te koło, pokrętło. Tak jakby zbiornik, wieża ciśnień, coś w tym stylu, albo chodziło jakieś. No powiem, ciekawi mnie to. I tu wychodzi rura, i tu coś zapewne należące do produkcji do tego komponentu. Może to służyło. Czy wejdę na ten dach? Bo tam widzę drabinkę. Może ten dyk. Drzewo trochę ułatwi wspinaczkę. Chociaż ten dach, ta papa się kruszy pod nogami. Już bezpieczniej tutaj. Też nie wiadomo, z czego to jest zrobione.
to było chyba, szło jakoś tak, o. Ale dla mnie to trochę niebezpieczne przejście. Tak pochylonym iść pod takim stopniem, tak jak Ninja Warrior prawie. No niestety nie jest tam dane wejście na ten komin, niestety. Ale nawet z tego daszku jest fajny widok na cały ten teren fabryczny. I tu mamy ten zabór. Tam coś pisze na tym kolanku, że tak powiem. Ale nie widać po prostu, co tam pisze ogólnie. Ale dla sprytnego przedostać się stąd tu i na tą drabinkę, bułka z masłem. No, nieźle. Zajrzymy sobie do tego budynku. Znajdę jakieś fajne miejsce do wystartowania dronem i polecimy. Tam jakby ktoś sobie ognicho robił. O kurka. Ale to się tak jakby pode mną odchodziło. Takie dziwne uczucie. Bo jak najmniej na tym dachu przebywać. Spróbuję pójść tędy. Albo tędy będzie lepiej. Odpalimy latarę. No już tu tak trochę pewniej. Ale dziwnie śmierdzi w ogóle. Tu jakby takie zbiorniki są. No raczej nie wiadomo, gdzie nie pójdę. Ale takie osobne zbiorniki, parę ich jest, sypy, więc zobaczcie sobie w ogóle, jaka to produkcja musiała być. Tam jest taka końcówka fajna. Myślę, że będzie idealne miejsce na Droniksa, więc rozkładamy się i startujemy. Cała fabryka zwiedzona, więc będziemy kończyć tą niezłą przygodę nad Odrą, żeby nie było. Więc zapraszam do subskrypcji, łapki w górę, dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych wypraw. I co, widzimy się w kolejnym odcinku.